Kolejny pan clickbait, słuchajcie, znowu mamy ten odcinek. Jestem ciekaw, co on tu będzie gadał o tym dacie, potwierdzonej niby dacie odcinka 77 part 1. Obstawiam, że to znowu jest jakieś takie gadanie, wiecie, lanie wody, aniżeli dobre informacje, ale sprawdzimy sobie. Aha, czyli teraz będzie on mówił, co tam się wydarzy. Ciekawe, skąd on wie, jaka jest data prawidłowa, nie? To jest dopiero ciekawe. No ale co zrobimy? Jestem ciekaw. Wy też lajkujcie, subskrybujcie. Będzie dobrze. So guys, Skibidi Toilet episodes have been releasing faster than ever before. No, słuchajcie, odcinki wychodzą szybciej, to prawda. Mam nadzieję, że tak zostanie. No, boom nas totalnie zaskoczył, jeżeli chodzi o odcinek ten full, bo on wyszedł dzień po. Więc to jest naprawdę mega dobry czas, nie? Więc boom, jak chce, to zrobi to szybko, nie? Jak mu się chce. A co on gada, że 20 dni? Przecież 12 dni był odcinek. Po 12 dniach dostaliśmy odcinek, a nie 20. Co on to gada? To jest jakiś błąd. Na pewno 12 było, nie? Tak mi się wydaje. This quick turnaround is partly because the recent episodes have been split into parts. Skibidi Toilet 77 part 1 is also a part episode, so I think it will follow the exact release pattern of the previous two episodes. I believe Skibidi Toilet 77 part 1 will be released in early August, most likely on August 5th. 5 sierpnia. No dobra, sprawdźmy to, słuchajcie, 5 sierpień. Moim zdaniem między 30 będzie, słuchajcie, 12 dni, odcinek wyszedł już nie pamiętam kiedy, ale myślę, że między 30 lipca a 4 sierpnia będzie odcinek, najpóźniej. Co się wydarzy? In episode 76, we saw the alliance between the cameraman and the Skibidi Toilets facing off against the powerful Astro Toilets. The action was relentless, and the... Dalej będzie oczywiście ten sojusz, to nie ulega wątpliwości, nie? ...were incredibly high. For episode 77 part 1, we can expect the introduction of some new titans. Defuck Boom has hinted... Nowych tytanów? Moim zdaniem zobaczymy starych tytanów, natomiast zobaczymy pewne retrospekcje. To, co się działo w tym samym czasie, co tu, tylko gdzieś indziej. Nie wiemy, co się stało z TV-manem, tytanem, z głośnikiem tytanem, z tytanem kamerą, z G-manem, co się stało z tą grupą ludzi, bo jak wiecie, odkryła tą grupę ludzi kobieta kamera, a widzieliśmy kobietę kamerę, a tych ludzi nie. Więc co się tam podziało, nie? We might see the return of Titan TV Man and Titan Speaker Man, possibly with new and powerful upgrades to help. Na pewno nie będziemy mieli upgrade'u w 77 do Tytana Głośnika. Wątpię w to by było za szybko. These Titans are fan favorites, and their involvement is sure to add an exciting twist to the storyline. One of the key aspects of the next episode will be how the Alliance plans to counter the Astro Toilets. With the introduction of new Titans and the potential return of G-Man, the Alliance will need to strategize. Słuchajcie, zastanawiam się, czemu agent, skoro wiedział, że nadciągają Astro, to czemu agent chciał zniszczyć naukowca? Wiecie, naukowiec by pomógł w tym. Wydaje się, że ta notka, która tam była, że naukowiec był w sojuszu z Astro, pewnie, i dlatego sekretny agent chciał pozbyć się naukowca. Więc pewnie o to chodzi. Effectively to take down the Astro Toilets. The collaboration between the Alliance and the Skibidi Toilets has been crucial so far, and it will be interesting to see how they continue to work together against their common enemy. That's all for today's video. Thanks for watching. If you enjoyed this video... Myślę, że odcinek będzie tak, że kamery dojdą do porozumienia ze Skibidi Toilet, a TV-meni nie będą chcieli iść na porozumienie. I taki będzie trzeci, że to TV, z TV-manami będziemy walczyć albo coś takiego, nie?